Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kosmetyczne denko, czyli kosmetyki, które ostatnio zużyłam i co o nich myślę. Zapraszam do oglądania. I zaczynając od początku, czyli może od oczyszczania twarzy, zużyłam kolejne opakowanie tego kremu do demakijażu z Solvergs. Już mówiłam chyba o nim w każdym denku, jaki było na tym kanale, więc nie ma co się dłużej nad tym produktem rozwodzić. Dalej tego używam i dalej uważam, że to jest dla mojej skóry najlepsza opcja do zmywania makijażu. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest peeling kwasowy marki Skintra, dostępnej na stronie cosibella.pl. To jest destruktor, 20% kwasu migdałowego, 2% kwasu tranexamowego, 1% kwasu kojowego i 1% witaminy C. Jest to całoroczny peeling kwasowy, w sumie 24%. Ja go używałam rok, nie wiem czy powinnam go aż tak długo używać, ale jakoś nie miałam kiedy go używać, nie wiem co się stało, czemu aż tak długo go używałam, ale w końcu go zużyłam i bardzo się cieszę, to był bardzo dobry produkt, ale bardzo mocny, to trzeba wziąć pod uwagę i używając go można trochę się zastanawiać, czy na pewno to jest całoroczny peeling, ale no skoro producent tak tutaj wpisał, a Skintra to jest bardzo dobra marka, to myślę, że można temu zaufać, ale trzeba z tym produktem uważać, szczególnie ja musiałam uważać na okolice wokół ust, żeby nakładając ten produkt nic mi się tutaj tak nie wylało na usta, bo kiedy to się stało, to po prostu schodziła mi takim płatem całym skóra z ust. I trzeba na to bardzo uważać, bo naprawdę to jest mocny peeling, ale bardzo dobry. Tu jest 30 ml. Starcza na bardzo długo. On ma taką pipetę. Produkt jest taki dosyć żelowy. Myślę, że wrócę do tego produktu. Aktualnie mam jeszcze maseczkę kwasową, więc nie potrzebuję w tym momencie takiego peelingu, ale myślę, że ze wszystkich produktów, takich właśnie peelingów kwasowych, których używałam, to był chyba najlepszy produkt, więc jest super. Kolejną kategorią, w której mam aż 3 produkty, to będą sera do twarzy. Mam tutaj serum nawilżające, to jest taka ampułka serum nawilżające marki Pukang Jewel. Ona ma, z tego co pamiętam, 100 ml i też mi na mega długo wystarczyła. Ona bardzo fajnie nawilżała twarz, szczególnie kiedy właśnie używałam jej po peelingu kwasowym, po retinolu, po zabiegach kosmetycznych. Nie miałam w ogóle problemu z przesuszeniem skóry, kiedy używałam tego produktu. Jedyne co mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście taka ampułka mega skoncentrowana i ona bardzo ciężko wychodziła przez tą pipetę. Jednak ja przez większość czasu po prostu otwierałam to opakowanie i wylewałam produkt na rękę, no bo nie miałam po prostu cierpliwości do tego, żeby kilka razy przez tą pipetę wyciągać produkt. Ja ten produkt kupiłam na Allegro, po tym jak dostałam zestaw próbek tej marki do jakiegoś tam innego zamówienia. Byłam z tego zadowolona, aczkolwiek już raczej nie będę tego ponownie zamawiać, bo jest dużo fajniejszych produktów w drogerii i mam wrażenie, że ten produkt głównie nawilżał, ale nie odżywiał w jakiś widoczny sposób skóry, więc już raczej po takie produkty nie sięgam, które tylko nawilżają. Mam ten krem z Cetaphilu i on głównie robi całą robotę, jeśli chodzi o nawilżanie, a szukam czegoś bardziej odżywczego w serach albo rozjaśniającego. Po prostu szukam czegoś, co będzie coś więcej robiło niż tylko nawilżało. Tutaj mam serum z Apis z witaminą C. To jest Revit C Home Care, esencja z witaminą C, 10%. I to, co nie jest napisane na tym opakowaniu, a co dopiero można zauważyć, wczytując się trochę bardziej w skład tego produktu, to to, że na liście składów jest kwas salicylowy. Przez co mamy tutaj witaminę C w dość wysokim stężeniu, 10%, które może podrażniać. I kwas salicylowy, który może wysuszać i podrażniać. I to było serum,
właśnie z którym ja najwięcej miałam problemu, jeśli chodzi o przesuszenie skóry, szczególnie tutaj na brodzie. Ja wiem też, że przy serach z witaminą C zaleca się nałożenie go na twarz i odczekanie kilku minut. To z tym serum nie ma opcji, żeby coś takiego zrobić, bo kiedy ja, zdarzyło mi się dosłownie kilka razy, że nałożyłam to serum i na przykład myłam zęby i dopiero wracałam do kremu nawilżającego, to miałam tak ściągniętą i już czułam tak przesuszoną skórę, że czułam, że aż ta skóra mi zaczyna zaraz pękać. Strasznie to było przesuszające serum, ale rzeczywiście rozjaśniało, działało, ale na pewno do tego nie wrócę, bo to jest takie serum, które możecie nałożyć tylko na noc, bo na dzień to ono jest zbyt wysuszające i zbyt mocne po prostu. I jakoś nie jestem fanką łączenia witaminy C z kwasem salicylowym w jednym produkcie, no bo to po prostu za bardzo podrażnia. Kolejne co tutaj mam, to serum z 0,5% retinolem marki Basic Lab i to jest moje chyba trzecie albo czwarte opakowanie tego produktu. Jedna taka buteleczka starczyła mi na około pół roku. Było serum w formie olejowej ze skwalanem i koenzymem Q10. Był to dobry produkt, drogi, ale bardzo dobry. Myślę, że już teraz aktualnie jest taki wysyp różnego rodzaju produktów z retinolem na rynku, że jesteśmy w stanie spokojnie sobie znaleźć coś tańszego i równie dobrego. Teraz przerzuciłam się już na 1% formę retinolu też z Basic Lab w formie emulsyjnej z witaminą C i wąkrotką azjatycką i jestem dużo większą fanką tej formy emulsyjnej, więc do tego produktu myślę, że już raczej nie wrócę i będę unikać form takich olejowych. Ale mimo wszystko uważam, że to był bardzo dobry produkt, zwłaszcza, że ja zaczęłam moją przygodę z retinolem od tego produktu i 2 lata sobie go używałam i byłam z niego zadowolona. I rzeczywiście widziałam bardzo duże efekty retinolu, szczególnie jeśli chodzi o przebarwienia, o trądzik, o stany zapalne. Mój trądzik praktycznie zobaczył ten retinol i wyszedł z domu i już nie wrócił. Więc jestem mega zadowolona i bardzo go polecam. I jeszcze kończąc takie właśnie produkty do trądziku, mam tutaj opakowanie maści z apteki Acnederm. To była moja 5. tubka, której używałam. Używałam Acnedermu przez pół roku, raz dziennie, głównie żeby pozbyć się przebarwień po trądziku i bardzo, bardzo, bardzo polecam ten produkt. To jest tania rzecz, a bardzo skuteczna. Tu jest kwas azelainowy 20% i głównie kwas azelainowy jest polecany do skóry trądzikowej, skóry z przebarwieniami, ze stanami zapalnymi, z zaskórnikami. Naprawdę to jest fantastyczna rzecz, ale trzeba być bardzo systematycznym, jeśli się jej używa. Bo ja w swoim życiu używałam tej maści wielokrotnie, ale nigdy nie byłam tak systematyczna, żeby przez pół roku używać cały czas tej maści. A przy takim bardzo właśnie systematycznym używaniu widać najlepsze efekty. Kolejne co tutaj mam, to chciałam Wam pokazać te maski z Garniera, jeśli jeszcze o nich nie słyszeliście. To są maski w płachcie, mam tutaj z kwasem hialuronowym i aloesem, a ta jest z kwasem hialuronowym i ekstraktem z granata. I to są moje ulubione maski w płachcie, rzeczywiście widać efekty po tych maskach. Tutaj jest napisane, że jest cała ampułka serum w tych maseczkach i to naprawdę widać. To są idealne takie maski, jeśli zmagacie się z przesuszeniem skóry. Super się sprawdzają, jeśli chodzi o taką pielęgnację przed jakąś większą imprezą. Zwłaszcza jak się nie wyśpicie, ale ogólnie też, żeby nawilżyć skórę i tak ją wypełnić nawilżeniem. Widzę na promocji, to zawsze sobie kupię jedną albo dwie i do nich wracam i chciałam właśnie Wam pokazać, że są naprawdę spoko i warto się nimi zainteresować. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, jest SPF marki Deciem, to jest 50+, PA+++++. Ten krem z filtrem jest z aloesem, jest bardzo leciutki. Szybko się wchłania, nie bieli, nie pozostawia smug
ma taką, to bym powiedziała, że to jest taki odpowiednik tego SPF-a z Holika Holika. Natomiast on ma wysoko alkohol w składzie i ten alkohol czuć przy nakładaniu produktu, ale jakimś cudem mnie w oczy nie piekł w porównaniu do tego kremu z Holika Holika, więc byłam z niego zadowolona, ale nie wrócę do niego właśnie przez ten alkohol w składzie, który czasem, zwłaszcza kiedy używałam tego jeszcze wieczorem i tego rano, to trochę miałam przesuszoną skórę, więc nie wrócę do tego. I ostatnia rzecz z takiej pielęgnacji twarzy to jest liftingujące, napinające serum pod oczy ze Snap 8 Peptide. I to jest takie serum, krem pod oczy z marki Apis z tym rollerem. W ostatnim denku pokazywałam Wam krem pod oczy w takim samym opakowaniu. To jest serum, ale ja tego używałam po tamtym kremie i nie zauważyłam, żeby to miało jakąś inną w ogóle formułę. Moim zdaniem to są dwa takie same produkty, które to samo robią. Lubiłam ten krem, tak samo jak ten poprzedni. Nawilżał, odżywiał skórę, fajny był ten roller, natomiast jak na 10 ml to opakowanie jest gigantyczne i z tego głównie powodu nie wrócę do tego produktu. Jakby ten krem był połowę mniejszy, to może bym się zastanowiła nad ponownym jego kupieniem. Natomiast ta zatyczka też mi cały czas wypadała w szufladzie i w kosmetyczce. Ona też tutaj popękała przez to, że wielokrotnie gdzieś ten produkt się obijał, spadł mi na podłogę. Więc no to opakowanie to jest totalny niewypał, natomiast to, co było w środku, było całkiem fajne. Jeśli chodzi o pielęgnację włosów, mam tutaj trzy produkty. Pierwsze to jest maska z 7 olejami do olejowania włosów z marki Nakomi. I szczerze mówiąc, nie wiem, ile ja miałam ten produkt, ale strzelam, że około rok. I wcześniej też używałam tego produktu, jeśli chodzi o olejowanie włosów. Dużo bardziej wolę taki produkt, gdzie tu jest olej arganowy ze słodkich migdałów, makadamia, kokosowy, jojoba, inka, inchi, nie wiem co to jest, i soybean, nasiona sojowe, coś takiego. I ja tego zawsze używałam do olejowania włosów na noc. Ja mam właśnie takie włosy falowane, średnio porowate i bardzo dobrze mi się sprawdzał. To jest produkt, który wystarcza na długi okres czasu i jest dosyć tani. Więc polecam, jeśli zastanawialiście się nad jakimiś olejami do włosów. Kolejne, co tutaj mam, to jest Taupa peeling trychologiczny do skóry głowy z kwasem glikolowym, trawą cytrynową i aloesem. I to też jest kolejny fantastyczny produkt. Ja kiedyś używałam peelingu do skóry głowy z drobinkami, po którym schodziła mi skóra z głowy płatami. I miałam straszny łupież przez to i byłam zniechęcona do używania takich peelingów do głowy. Natomiast kiedy odkryłam ten produkt, to już przy nim zostałam. To też jest moje jakieś trzecie albo czwarte opakowanie. I bardzo go lubię. On jest delikatny, ale skuteczny. Nakłada się go na 2-3 minuty przed umyciem włosów. I po umyciu włosów czuć takie fajne odświeżenie. I odkąd go używam, to rzeczywiście nie mam żadnego problemu z łupieżem, ani z żadnymi jakimiś stróbkami na głowie, z przesuszeniem skóry, albo z jakimś pieczeniem, swędzeniem, nic takiego. Więc to jest bardzo dobry peeling. I wiralowa wcierka do skóry głowy Grow Me Tender z Anwen. To jest jedno opakowanie, które używałam od października, czyli jakieś 4 miesiące niecałe. I naprawdę mogę polecić ten produkt. Czasem tak jest, że te wiralowe produkty nie są jakieś fantastyczne i więcej jest w tym wszystkim marketingu niż rzeczywiście pozytywnych recenzji osób, które używały produkt. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten produkt działa. Ja w 2021 roku robiłam sobie keratynowe prostowanie włosów, przez które moje włosy przestały rosnąć kompletnie na około rok. Natomiast tutaj w 4 miesiące mam wrażenie, że tak mi urosły włosy bardzo dużo. Nagrałam też shorta o efektach, powinien już być na kanale, także zajrzyjcie sobie do niego koniecznie. Mam wrażenie, że różnica jest dosyć zauważalna, że te włosy urosły. Też zyskały na objętości, są dużo zdrowsze, mniej wypadają.
I serio polecam. Polecam tą wcierkę. Ona, tak jak tutaj jest napisane, jest rozgrzewająca. Natomiast jak ja jej używałam przez ostatnie 4 miesiące zimowe, to rozgrzanie na skórze było dosyć przyjemne. I to nie było tak, żeby mnie piekła ta głowa. Dla mnie to było dosyć przyjemny efekt. I polecam. Polecam, bo efekty są naprawdę widoczne. I na koniec trzy produkty z kategorii makijaż. Tutaj mam kolejne opakowanie tuszu do rzęs Gosh Pink Power i kolejne już mam w szufladzie. Jakoś bardzo spodobał mi się ten tusz. On ma silikonową szczoteczkę, która bardzo fajnie wydłuża rzęsy, ale nie za bardzo je pogrubia. Więc jeśli lubicie taki efekt, to ten tusz za 18 zł w Hebe można kupić i jest dosyć ok. A też praktycznie ja nigdy nie mam problemu z tym, żeby mi się tusz osypywał czy odbijał, więc Wam nie powiem, czy ten tusz to robi, bo u mnie żaden tusz tego nie robi. Może po prostu mam takie powieki, że tu nie ma opcji, żeby mi się coś odbiło. Kolejne, co mam, to żel do brwi True Glue z Claresy i on jest super. I jeśli nie lubicie mydełek, a Wasze włoski na brwiach są grube i niesforne, to ten żel Wam się na pewno sprawdzi. I on też kosztuje jakieś 12 zł, więc myślę, że można go sobie kupić. Jeśli szukacie takich produktów, to kupcie sobie choćby na spróbowanie. Ja go bardzo lubię, aktualnie używam innego żelu z NYXa i już widzę, że ten jest dużo lepszy, a tańszy, więc na pewno do niego wrócę. I ostatnią rzeczą, którą tutaj mam, to jest korektor z AA, Healthy Wear Concealer, korektor rozświetlający z ekstraktami owocowymi. I ja mam kolor 20 Porcelain i on był bardzo fajny, nawilżał, delikatnie krył, był wygodny, miał wygodne opakowanie, był dosyć tani, był całkiem ok. Jeśli chodzi o korektory, to w drogerii chyba jest największy wybór. Fajnych, tanich, nawilżających, kryjących, rozświetlających korektorów, więc tutaj szczerze się nie ma co rozwodzić, bo mogę go polecić, ale ten, który aktualnie mam, też mogę polecić i jeśli szukacie czegoś delikatnego pod oczy, to jak najbardziej polecam ten zakup na spróbowanie. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Trochę tych kosmetyków było i szczerze mówiąc myślałam, że będzie ich mniej. Myślałam, że nowy film z Denkiem nie pojawi się aż tak szybko, więc biorąc pod uwagę ilość kosmetyków, które teraz używam, to już mogę z pewnością powiedzieć, że Denko się aż tak szybko nie pojawi, jak się pojawiało do tej pory. Jestem teraz na etapie minimalizacji mojej kosmetyczki, mam dużo produktów, które już mi się sprawdzają i chcę przy nich zostać. Zminimalizowałam też ilość ser do twarzy, które używam, więc na pewno się Denko tak szybko już nie pojawi na kanale, więc korzystajcie z tych polecajek, które Wam tutaj opowiedziałam. Kosmetyki, które pokazałam tutaj były bardzo fajne, były na takiej średniej półce cenowej i nie było tutaj żadnego bubla, więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba pod tym filmem i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!